Hej, przygodnie! Podwieźć was jeść? Nie, my tylko... Jasne, że tak! Co? Kochanie, no wiesz, przecież codziennie chodzimy wszędzie na piechotę. Przejedźmy się ten jeden raz. Kelly, zamierzasz wsiąść do samochodu z obcym człowiekiem? To co? Wygląda na całkiem spoko gościa. Chciałbyś mieć towarzystwo na wieczór? Tak, pewnie. Wiecie, jestem tu nowy, więc chętnie kogoś poznam i się zabawię. Nic więcej. Widzisz? Kelly... Posłuchaj mnie, jeżeli poczujemy się nieswojo, to przecież możemy w każdej chwili wyjść. Zgoda. No to ruszajmy. Pozwolisz? Od zawsze marzyłam o takim wozie. Przyjedziemy się? No pewnie. To może pojedziemy do mnie? Co to ma znaczyć? Chcę pojechać! Kelly, nie. Ale ja chcę. To miała być tylko przejażdżka. Co on powiedział? Nie dosłyszałem. To cacko nie wozi z rzędów. On zawsze jest takim udziarzem? Matt, pojedźmy z Ryanem, proszę. Nic o nim nie wiemy. Wiem, ale spędzimy razem tylko kilka godzin. Wyjdziemy o 8, słowo. Ziom, no zgódź się. Rozerwiemy się, no wiesz, będzie zabawnie. Słuchaj, to nie jest mieszkanie. Pałac imprez, spodoba ci się. Ale jak niby mamy się tam wszyscy dostać? Przecież to auto jest dwuosobowe. Jedź pod ten adres, zamów taksę. Tak będzie szybciej. Skarbie, czeka cię prawdziwa przygoda. Tutaj mieszkasz? Tak. Wow. Przyjechałem tu na pół roku i postanowiłem kupić ten dom. Mam 15 innych domów w całym kraju. 15? Tak. Wow, niezła partia. Ale to jeszcze nie jest ostateczna wersja. W tamtej części chcę zrobić bar. Bar? A na dachu chciałbym zrobić basen. Wow. Ale to najważniejsza część domu. Tu zamontuję rurę. Uwielbiam pole dance. A wspomniałam ci już, że ćwiczę strip plastik. Mówią na mnie kociaczek. Co? Strip plastik? Co to takiego? Mówiłaś, że to lekcje tańca. To jest taniec. Tyle, że ma... seksowną nazwę. O, więc jesteś tancerką. Rajusiu, pewnie masz niezłe ruchy. Więc... pokaż je. Siadaj. Pokazać? Tak teraz? Zaraz. Tak. Przecież nawet nie mam szpilek. Ale po co nam one? Dość, wystarczy. Okej, spróbuję. Mówię dość. Rzuć na luz, to przecież tylko taniec. Właśnie, wyluzuj. Więc... na początek musisz przyciągnąć jego uwagę. Sprawić, by nie spuszczał z ciebie oka. O, masz te ruchy, maleńka. Kelly, mam tego dość. Przestań. Nie! Nie rób tego! Nie prowokuj jej! Koleś, spokojnie. Na chwilę się wycofaj i spraw, by prosił o więcej. Nie rób tego. Ale najważniejsza jest pasja. Rób to, co dyktuje ci serce. Nie znałem jej od tej strony. To do niej niepodobne. Jeżeli trzymasz się tych zasad... Kelly, przestań. Facet jest twój. Mówię dość! Hej, dopiero się rozkręcamy. Co ty wyprawiasz? Daj mi spokój! Dlaczego się tak zachowujesz? Ja tu jestem! Zbieraj się i wychodzimy. Nie, ona nigdzie nie idzie. Dlaczego? Bo jesteś nudziarzem i frajerem. Ona zasługuje na kogoś lepszego, na mnie. Racja. Ale Kelly, ja cię kocham. To nazywasz miłością? Miłość to jazda drogimi furami.
a nie ciągłe spacerki za rączkę. Miłość to też fajna chata, a nie... Czy ty w ogóle masz mieszkanie? Nigdy mnie do niego nie zabrałeś. A może wstydzisz się, że jest nędzne? Kelly, słuchaj, popełniasz właśnie wielki błąd. Nie. Jedynym błędem jesteś ty. Ryan, kochanie, pozbądź się go z naszego mieszkania. Natychmiast. Ryan, chcę z tobą zostać sam na sam. Wyrzuć go! On nikogo nie wyrzuci. Chyba, że mu każe. Właśnie. Co? Widzisz, Kelly? On pracuje dla mnie. Jest moim kierowcą. I ta Havira, w której jesteśmy, też jest moja. Zabawne, prawda? Zaraz. Co ty wygadujesz? Co się tu dzieje? Przez 3 miesiące, od kiedy się spotykamy, ukrywałem przed tobą, że naprawdę jestem bogaty. Bo wiesz, praca, którą się zajmowałem, to moja firma. Założyłem ją. A gdy człowiek ma taki majątek, musi być pewien ludzi, którymi się otacza. Więc... to był sprawdzian. Mówisz serio? Czy to prawda? Pan Rhodes nie żartuje z takich spraw. Pewnie się domyślasz, że go oblałaś. Nie, skarbie, kochanie. To nie moja wina, okej? Okay? Te bogactwa przyprawiły mnie o zawrót głowy. Wybacz mi, proszę. Proszę. Kelly, zapamiętaj raz na zawsze. Przekładając fortunę nad miłość, możesz stracić obie. Ryan, pomóż jej trafić do wyjścia. Nie, nie rób tego. Zamierzasz mnie teraz zostawić z niczym? Nie, nie wyjdziesz z pustymi rękoma. Proszę. Chodźmy.